Witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiaj Wam pokażę, co zrobić, żeby Call of Duty Warzone i Discord działały lepiej na Waszych komputerach oraz żeby Wasi znajomi Was lepiej słyszeli. Po pierwsze, przechodzimy do Battle.neta. Z Battle.neta wchodzimy w zakładkę Opcje. Kolejno do Pokaż w eksploratorze. Wchodzimy w folder gry. Zjeżdżamy sobie niżej i znajdujemy w tym momencie aplikację Modern Warfare. Klikamy na nią prawym, właściwości, przechodzimy do zakładki Godność i tutaj zaznaczamy dwie opcje. Wyłącz optymalizacje pełnoekranowe oraz uruchom ten program jako administrator. Klikamy teraz Zastosuj, OK, możemy to zamknąć. Druga rzecz, wchodzimy w eksplorator plików, Dokumenty, Call of Duty, Players, Advanced Options i w tym miejscu Render Worker Count zmieniamy na połowę ilości wątków waszego procesora. Ja mam 8 rdzeni, 16 wątków. Patrzymy na wątki. W tym miejscu zmieniłem to na 8, ponieważ jest to połowa. Ta zmiana pozwala wam na to, że w menu, na starcie gry oraz podczas gry zmienia się to, że na początku i w menu jest większa ilość klatek na sekundę, animacje się nie lagują. Podczas gry przy renderowaniu dalszych obiektów gra wam się nie zacina i pozwoli to na troszeczkę szybsze ładowanie ich. To na Call of Duty to w tym momencie tyle. Teraz pozostaje otworzyć nam Discorda. W samym Discordzie wchodzimy w ustawienia, wygląd, zjeżdżamy na sam dół i macie wyłączyć akcelerację sprzętową. A kolejno w głosie i wideo, żeby odciążyć wasz procesor, możecie wyłączyć usuwanie echa i redukcję szumu. Jest też drugi sposób, nie korzystajcie z Discorda, bo wielu osobom z małą ilością wątków w procesorach, z których korzysta i Discord i Call of Duty, to może nie pomóc. Po prostu przejdźcie na TeamSpeak'a. Ja przez półtora miesiąca testowałem, mi to działa, ale moim znajomym, którzy mają czterordzeniowe procesory i czterowątkowe, po prostu to nie pomaga. W tym momencie już musicie zainstalować TeamSpeak'a, który odciąża was z Discorda całkowicie. I to pomaga. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że musisz wejść na mojego Twitcha i wbić na mojego streamka. Ponieważ to jest najważniejszy punkt tego filmu, zaraz po tym, który cię czeka, bo to on naprawdę zmieni twoją wydajność. Przechodząc do czwartego, najprostszego sposobu, klikamy prawy na pasek zadań, otwieramy menedżer zadań, przechodzimy do zakładki szczegóły, znajdujemy Discorda i patrzymy, który zabiera nam najwięcej pamięci RAM. To jest 190 MB, klikamy prawym, ustaw priorytet, ja mam na niski, bo mi jest ta zmiana niepotrzebna. A jeśli ty masz 4 rdzenie i nie wystarcza twoja wydajność, zmień ją na czasu rzeczywistego. Na pewno pomoże. Plus, dodatkowo, masz tutaj Call of Duty Modern Warfare i robisz to samo. W tym momencie dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że to wam pomogło. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, zasubskrybować i zapraszam was na stream, który się wyświetla tutaj. W takim razie do zobaczenia gdzieś w internecie.